Witajcie pięknie. Małgorzata Sztelar-Furmaniuk i Jacek Pożycki. Bardzo dziękuję, że mogłem nas przedstawić. Byłem Proszę pierwszy. Bardzo, tak. Gosiu, jesteśmy na południu Europy. Tak, za granicą. Polski. Tak, jesteśmy w czeskim Cieszynie. Proszę Państwa, jak to na południu? Jest cieplej, jest słonecznie. No i miejmy nadzieję, że ta pogoda będzie nam towarzyszyć przez cały tydzień, też w Polsce. Też. Kończą się żniwa i z tej okazji mamy do Was taki krótki wiersz. Żniwa. Wstań rolniku, wędź na pole, kaj wysiołeś ziarno w rolę. Tam pod słonecznym niebem kłuska brzęczą żytnim chlebem. Z małego ziorka wielki plony nakarmią ludzi miliony. Niech Bóg mo was swej opiece prace wasze błogosławi i w spożywaniu chleba radość sprawi. Był to wiersz Heleny Wróbel z tomiku Cisownickie Rymy. O dożynkach. O dożynkach. A byłaś na dożynkach gdzieś wczoraj albo parę dni temu? A była, bo ja chętnie uczestniczę, ale ty się też dzisiaj jakiś i pięknie taki wygryfniony, taki gryfczok, jak o to się mówi. Tak, nie idę na pogrzeb, tylko chodzi o to, że dzisiaj idę też na dożynki. Też idziesz, jaka idziesz? Do Wisły, tylko muszę sprawdzić, czy na pewno są. A wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody? I dlatego tak pięknie wyglądasz. No ty jak też. Jak codziennie. Zresztą. Możemy tu właśnie stać i do was życzenia składać, ale wczoraj były jeszcze też święta. Czy ty wiesz, jakie były nietypowe święta wczoraj? Wiem. Był Dzień Dobrych Wiadomości, a to jest bardzo ważne, bo my tak często jesteśmy tacy, jakby to powiedzieć, jesteśmy malkontentami, którzy tak. cały czas narzekają. Marudni, tak. A ja mam taką propozycję, gdybyśmy założyli taki zeszyt, że codziennie będziemy zapisywać jakąś jedną dobrą rzecz, która nam się przydarzyła, jakąś jedną dobrą wiadomość i po roku mamy 365 dobrych wiadomości. To prawda, jeszcze wczoraj był Dzień Marzyciela. Pamiętajcie, żeby też kapkę marzyć. Bo to nas uwolnia, prawda? My tak. po prostu marzymy o pięknych Marzyliśmy rzeczach. Marzyliśmy o słońcu na południu Europy i jest, mamy. Tak. Jest, tak. Także marzcie, dzisiaj. Drodzy moi. Był jeszcze Światowy Dzień Fizjoterapii. Życzymy dużo sił tym wszystkim, którzy rehabilitują innych. I mieliśmy jeszcze Światowy Dzień Pierwszej masażu. Pomocy. Nie? Nie. Nie, tym razem nie masażu. Pomocy, pierwszej pomocy. A ty może jaki kurs, Jacek? Jakbyś tu tak legła, to co? To mnie uratujesz, czy Masażysta nie? na pewno. Farmaceuta i spokojnie damy radę, Gosia. No to dobrze. A jak ja bym tak legnął? No też się uratuję, joje po kursach, także ja się tam, ty się nie musisz bać o to. Słuchajcie, przechodzimy powoli do życzeń, bo my tu gadu gadu, za granicą, wiadomo, słoneczko świeci, a wy czekacie. Gosia myśli, marzy o masażach. Tak, przechodzimy do życzeń. Tak. 5 września urodziny obchodzi Tomus Jezior. Z tej okazji cała rodzina z Cieszyna przesyła najserdeczniejsze życzenia. Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w Twym życiu będzie spełnione. Wielu przyjaciół, mnóstwa miłości, ludzkiej przyjaźni i życzliwości. Oraz dużo, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dla kochanych przyjaciół z Cieszyna, Wrocławia i Drohobycza oraz dla moich ukochanych braci Bonifratrów, dzięki którym posiadam wózek elektryczny. W podziękowaniu za wsparcie modlitwą i dobrym słowem. Pozdrowienia przesyła Kasia z Cieszyna. Prosimy o uwagę panią Kasię Bieniek, kiero jutro, 10 września, mo swoje urodziny. Mamy taką koleżankę, co i chcemy przesłać fajną rymowankę. Labiryntów ty unikaj, chyba że są w kukurzycy. Sporo czasu spędzaj w chałupie, albo na strzelnicy. Strzylej zawsze celnie, w sum środeczek tarczy, chociaż do ponikierych nerwów już nie starczy. Niech Twe ciasta rosną pięknie, w siłę, na potęgę. Radość ich pieczenia niech nie niknie, gdyż to niebo w gębie. Niech Twój rower Cię zawiezie, tam kaj piechtą nie zaleziesz. Śmiej się szczerze, baw się dobrze, zdrowie niech Ci dopisuje. Niech Ci żaden chrumski ciućmok dniówki nie popsuje. Skocz wysoko, sięgaj marzeń, tak trzeba wojować. Nie obawiaj się też czasem kapkę ryzykować. Niechaj Twe plantacje bujnie zawsze rosną, a Ty byj szczęśliwszo z każdą nową wiosną. Pozdrowienia od najlepszych dla najlepszej. 13 września urodziny będzie obchodzić Zdzisława z Cieszyna. Długich lat życia w szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności. Jak najmniej smutków, dużo radości i wszystkiego najlepszego życzy koleżanka z Cieszyna. Teraz życzenia z okazji wczorajszych urodzin lecą z prędkością światła do Pogwizdowa, do pana Mieczysława Biłko. Zdrowia dobrego, życia pięknego, smutków niewielu, osiągania celów,
przyjaciół licznych, wnuków ślicznych, niegasnącego uśmiechu na twarzy i wspaniałych dalekich wojaży. Mietku, radości, miłości, błogosławieństwa Bożego życzą kamraci i kamratki z Pomostówki. 14 września urodziny obchodzi Helena z Cieszyna. Z tej okazji koleżanka Jadwiga przesyła życzenia. Niech los Tobie sprzyja, niosąc powodzenie. Idź przez życie z dobrocią w sercu, otoczona ludźmi, których kochasz. Silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia. Niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość. Na dzisiaj to już prawie wszystko, ale mamy jeszcze, przypomniało mi się jedno święto w tym tydniu. 12 Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Trzeba się do dentysty umówić. Gosiu, ale miało być dobre wiadomości, a no ten dentysta, dobre, no uzębienie nie przeca ważne, nie? Tak, nawet jak wszystkie zęby są leczone kanałowo. I zęby, i migdałki, i wszystko to, żebyście tam zdrowe mieli, także trzeba się po prostu przegląd taki zrobić. No. Tak, a przed piosenką ja mam jeszcze konkurs. Konkurs taki. Tego my, drodzy Państwo, nie ustalali. Nie wiem, o jaki konkurs chodzi. Bo tam jest taki napis z tyłu za nami. Nie będę czytał, bo boję się, że źle przeczytam, ale zastanawiam mnie, co to znaczy, ten wyraz. Zupełnie nie mam pojęcia. Czy chodzi o jakieś branie buraków, to ja bym się chętnie zgłosił. Bez podpowiedzi. Aha, dobrze. No to także, nie zgłoszę się. Moi drodzy, w komentarzach piszcie, co to znaczy. Jeżeli ktoś wie. Tak. No i co, i piosenkę. Piosenkę mamy po polsku. Piosenkę mamy jeszcze letnią, zespół Rastafarand i opisuje Cieszyn, który już nie istnieje trochę, bo niektóre miejsca, które są w teledysku, wyglądają teraz zupełnie inaczej, ale to Państwo sami zobaczą. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia, słoneczka moc i do widzenia za tydzień. A my idziemy kąpać się w fontannie. Gdzie i kiedy siewa budzi, czasem mieszka. Tu luksusy nie zna biedy, wspomnieć o tym nie omieszka. Całkiem miłe cztery kąty, lecz brak chęci, by ogarnąć ten bałagan, co w nich mieszka. Już sąsiedzi mają wąty, na panelach jakieś kwity, stare fajki, kurzo łapy. Tu luksusy nie zna biedy, kto by nie chciał takiej chaty. Trzeba będzie zgarnąć graty, by cokolwiek tu odnaleźć. Na podłodze jakiś winyl, będzie intro ogarniania chaty. M-M-M-2M. Moje 4 metry, mój kawałek świata. M-M-M-2M. Tu się miesza wszystko, tu jest rasta chata. M-M-M-2M. Moje 4 metry, mój kawałek świata. M-M-M-2M. Tu się miesza wszystko, tu jest rasta chata. Trzeba zacząć ten ogarniać bajzel wszelki, od lat wielu nieruszany. Po co ruszać, jak coś leży? Moje M2, moje brudy, każdy z nich ma swoje miejsce. Tu nie znajdziesz żadnej nudy, ważne, że odnajdziesz wejście. Każdy bajzel można zmienić, poukładać, zreperować. Ruszyć M2, ale po co, jak tak dobrze się w nim chowa? Może czas i odpowiedni, by pomyśleć też o sobie. W głowie bajzel ma mnie mniejszy, czy to zamknę dziś w tej dobie? M-M-M-2M. Moje 4 metry, mój kawałek świata. M-M-M-2M.